No to teraz przyszedł czas na zamaskowanie najjaśniejszych fragmentów kapliczki. Chwilę to potrwa. Niestety. Ponieważ jednak naniesienie takiego płynu maskującego troszeczkę czasu zajmuje. Tak więc co bardziej niecierpliwi widzowie mogą w tym momencie troszeczkę przyspieszyć bieg wydarzeń. Zostałem poproszony o to, żeby nagrać filmik, który pokazuje w czasie naturalnym czas powstawania obrazka. Dlatego tym razem nie stosuję mojej kamery poklatkowej, tylko staram się tutaj zrobić filmik, który pokazuje w czasie naturalnym, w jaki sposób taki obrazek powstaje. Nie jest to jakieś specjalne dzieło sztuki, tak więc proszę się tutaj specjalnie nie sugerować. To jest taki sobie zwykły obrazek, jaki można sobie dla własnej przyjemności stworzyć. Zamiast na przykład obejrzeć kolejny odcinek ulubionego serialu. Ja przy okazji zrobię filmik. Mam nadzieję, że ten filmik dosyć dobrze wyjaśni, w jaki sposób takie obrazki powstają i mam nadzieję, że dzięki temu ktoś będzie mógł tutaj coś skorzystać, czegoś się nauczyć i zastosować tą wiedzę do swoich celów. Warto tu zwrócić uwagę, że wcale nie jest tak łatwo precyzyjnie nanieść ten płyn maskujący i niestety nawet zastosowanie takiego aplikatora nie rozwiązuje tego problemu, tak więc zbyt wysokiej precyzji tutaj za pomocą tego płynu uzyskać nie można. Teraz trudny fragmencik, który wymaga dosyć precyzyjnego ruchu, mianowicie krzyż tutaj, ponieważ tutaj trzeba bardzo uzyskać drobną linię, w związku z tym tutaj jest to dosyć krytyczny moment, a zwracam uwagę na to, że wykonanie poprawek jest tutaj dosyć trudne. No, coś tam mniej więcej się udało. Ja może jeszcze tutaj dodam troszeczkę światła na bocznych, poziomych krawędziach kapliczki. Tak dla urozmaicenia troszeczkę rysunku. Dobrze, żeby nie było tak, że tylko oświetlona ściana kapliczki się świeci z olbrzymią siłą, to na przednim planie, tutaj, gdzie jest zieleń przedniego planu, dodam kilka plam, które staną się kwiatkami. No, czymś taką zielenią przedniego planu. Warto tutaj parę punktów w dosyć przypadkowy sposób nałożyć. Myślałem o tym, czy by przypadkiem nie dać troszeczkę światła na krzaczkach, które są za kapliczką. Może to zrobię teraz. Później najwyżej te punkty zostaną troszeczkę zgaszone, bo przednie takie jasne plamy mają to do siebie, że na rysunku lubią bardzo tak wyskakiwać naprzód. A jeżeli to ma być zieleń, która jest z tyłu obrazka, no to dobrze by było, żeby ona zachowała swoje właściwe miejsce, żeby była odczytywana jako coś, co jest troszeczkę z tyłu. No więc myślę, że jeżeli chodzi o płyn maskujący, to jest mniej więcej tyle. No i teraz trzeba poczekać, aż ta warstwa wyschnie i na to niestety kilka minut jest potrzebne.